Dzień dobry Państwu, Adam Rak i to warto wiedzieć. Co warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji? Warto oczywiście w krótkich słowach podsumować sesję wczorajszą, a ta wczorajsza sesja, zwłaszcza na amerykańskim parkiecie, wiązała się z całkiem wyraźnymi emocjami. Nasdaq po trzech dniach wyraźnych spadków wyraźnie odreagował, zyskując niemal 3% w trakcie środowej sesji. Nasdaq tak naprawdę przerywa tą spadkową serię. Oczekiwania względem dzisiejszej sesji rosną i czekamy oczywiście na rozpoczęcie handlu w Stanach Zjednoczonych. Czekamy także na to, co dziać się będzie na poszczególnych spółkach, na spółkach, które no cóż, w ostatnich dniach no dosyć tych emocji nam dostarczyły. Dosyć sporo tych emocji rzeczywiście było. Tesla, która w trakcie wtorkowej sesji traciła 21%, wczoraj zyskała procent aż 11%. Walory Apple podrożały o 4%, Amazon poszedł w górę o 3,8%. Ponad 4% zyskiwały akcje Microsoftu, więc tutaj rzeczywiście ta wczorajsza sesja była mocno optymistyczna, jeżeli chodzi o Nasdaqa. Nieco słabiej poradziło sobie S&P 500, kończąc dzień zaledwie 2,1% powyżej kreski, a najsłabiej spośród tych wszystkich amerykańskich indeksów poradził sobie Dow Jones Industrial. Wczorajsza sesja dla Dow Jones kończyła się w okolicy 27 940 punktów, co oznacza wzrost o 1,6% względem dnia poprzedniego. Ze Stanów Zjednoczonych płyną do nas również całkiem ostre słowa Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, no, stwierdziła, że potencjalna umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią stoi pod znakiem zapytania, jeżeli Londyn podważy umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa ta jest ceniona przez naród amerykański i będzie dumnie broniona w Kongresie Stanów Zjednoczonych, stwierdziła Pelosi. I tak naprawdę to właśnie brytyjski funt w tym momencie poza euro, do euro jeszcze dojdziemy, w tym momencie brytyjski funt tak naprawdę jest najciekawszą, najbardziej interesującą walutą w koszyku walut grupy G10. Skąd te ostre słowa przewodniczącej Izby Reprezentantów? Jest to tak naprawdę reakcja na doniesienia również brytyjskiej prasy, jakoby rząd w Wielkiej Brytanii miał podjąć kroki podważające wcześniej uzgodnioną umowę brexitową, umowę o Brexicie, jeżeli porozumienie handlowe z krajami europejskimi nie dojdzie do skutku. Na początku tego tygodnia przypominałem, że Boris Johnson zapowiedział, a właściwie poinformował, iż te rozmowy handlowe, rozmowy dotyczące umowy handlowej mają trwać tylko i wyłącznie do 15 października. Po tej dacie Wielka Brytania zerwie dalsze negocjacje. No i co później? Brytyjski Telegraf donosi, że rzeczywiście tutaj sprawa stoi w tym momencie na ostrzu noża, bowiem Unia Europejska rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko brytyjskiemu rządowi. Sprawa dotyczy granicy lądowej pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. W tym momencie jest to jeden z najgorętszych tematów. Brytyjczycy stwierdzają wyraźnie, że kraje Unii Europejskiej, kraje strefy euro także no, tak naprawdę nie chcą rozmawiać, nie chcą tej umowy handlowej doprowadzić do skutku. No i właśnie te kontrowersje zarówno po stronie brytyjskiej, jak i europejskiej są naprawdę spore. W trakcie dzisiejszego dnia w Londynie rozmawiać na ten temat będą wiceprezydent, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič, a także przedstawiciel strony brytyjskiej Michael Gove. Obaj panowie mają porozumieć się, a właściwie mają wyklarować te kwestie niejasne. Przede wszystkim dotyczy to oczywiście granicy lądowej pomiędzy Irlandią, która wciąż w Unii Europejskiej jest, a Irlandią Północną, terytorium należącym do Wielkiej Brytanii. Natomiast sam brytyjski funt w parze do dolara amerykańskiego w trakcie wczorajszej sesji zanotował całkiem niezłą zmienność. Kończył dzień dosyć wyraźnie i kończył ten wczorajszy dzień w dosyć optymistycznym tonie.
Wczorajszy PIN bar pojawił się w rejonie poziomu 1,30, równy psychologiczny poziom, co napawa optymizmem. Natomiast już dzisiejsza sesja pokazuje nam, że ten brytyjski funt rzeczywiście tak silny może nie być. W tym momencie brytyjska waluta zyskuje zaledwie 0,04% względem amerykańskiego dolara, natomiast jeszcze przed kilkunastoma minutami traciła również 0,04%. Ale wydaje się, że para funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego nie jest najbardziej odpowiednią parą walutową, którą powinniśmy w tym momencie analizować. Zdecydowanie ciekawiej powinno być na euro funcie. Cross popularny z całą pewnością, natomiast cross, który w ostatnim czasie dosyć wyraźnie zmyszkował. To jest wykres dzienny, proszę Państwa, natomiast również i wykres tygodniowy pokazuje nam, jak silnie aprecjonowało euro GBP. No i teraz pytanie, czy na tą aprecjację euro zareaguje Europejski Bank Centralny? Zdaniem wielu oczywiście i jest to najważniejszy czy najbardziej kluczowy czynnik w tym momencie. Analitycy Nomury stwierdzają, że są nikłe szanse, naprawdę nikłe szanse, aby w trakcie dzisiejszego posiedzenia, w trakcie dzisiejszej decyzji monetarnej zapadła jakakolwiek decyzja dotycząca samej polityki monetarnej, samego poziomu stóp procentowych. Nieco większe szanse są, jeżeli chodzi o aktualnie trwający program QE w strefie euro. Natomiast tutaj zdaniem większości ekonomistów, zdaniem większości ekspertów, Europejski Bank Centralny raczej powie pas, stawiając przede wszystkim na interwencje słowne. I to właśnie te interwencje słowne również stają się coraz bardziej kontrowersyjne, bowiem wielu analityków, wielu ekspertów, wielu traderów zadaje sobie pytanie, czy Christine Lagarde będzie w stanie przekonać rynki swoimi słowami, że euro w tym momencie jest nieco za drogie. Eurofunt na poziomie 90-92, niemal testujemy poziom 91 pensów. Wczorajsza sesja również dosyć wyraźna, pojawił się dosyć wyraźny pin bar, który przez wielu może być odczytywany jako sygnał słabości. Zdecydowanie lepiej mimo wszystko analizować euro względem samego dolara amerykańskiego. Euro w tym momencie konsoliduje i to konsoliduje już od dosyć długiego czasu. W ostatnim czasie, a tak naprawdę od maja, euro podrożało względem amerykańskiego dolara o 10%. Co zdaniem analityków ING jest dosyć wyraźnym problemem dla EBC. I właśnie ta aprecjacja stanowi dla Europejskiego Banku Centralnego największy problem. Analitycy ING zwracają uwagę przede wszystkim na konferencję prasową. Stwierdzają, podobnie jak analitycy Nomura, że brakuje tutaj szans, jest nikłe prawdopodobieństwo tego, że w trakcie dzisiejszej sesji usłyszymy, iż stopy procentowe poszły w dół. Z całą pewnością ta godzina 14.30 będzie bardzo interesująca, jeżeli chodzi o euro, a my w tym momencie patrzymy już w stronę złota, bowiem złoto również ostatnimi czasy dosyć wyraźnie próbuje nam pokazać, że no cóż, warto inwestować w ten cenny kruszec. Credit Suisse stwierdza, że złoto pomimo tego, że konsoliduje, nadal ma całkiem optymistyczne prognozy, całkiem bycze te prognozy. Credit Suisse oczekuje, że w kolejnych miesiącach ponownie zawitamy w okolice fair price, czyli tej wyceny sprawiedliwej kruszcu w rejonie 2075-2080 dolarów za uncję. No cóż, te bycze prognozy oparte są przede wszystkim na słabości amerykańskiej waluty. Credit Suisse przypomina, że w tym momencie amerykańska rezerwa federalna czy stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych są na rekordowo niskim poziomie. Wciąż trwa skup aktywów przez Fed, więc mimo wszystko prognozy dla cen złota nadal bycze. Złoto w tym momencie w okolicy 1944 dolarów za uncję. Natomiast zwracam uwagę na to, co działo się w trakcie wczorajszej sesji. Wczoraj złoto poszło w górę o 0,8%. Oczywiście liczymy na więcej, pamiętając oczywiście także o tej linii trendu, która nam tutaj dosyć wyraźnie wyznacza gdzieś poziomy oporu. Nie tylko złoto, jeżeli chodzi o surowce, również ropa naftowa. Ropa naftowa, jeżeli chodzi o amerykańskie WTI, również powinna
zyskiwać. Tak przynajmniej twierdzą analitycy UBS, stwierdzając, że tutaj po koronawirusie, po tej pandemii koronawirusa, mimo wszystko prognozy dla cen tego czarnego złota są mimo wszystko optymistyczne. Analitycy UBS stawiają na $45 za baryłkę ropy WTI w grudniu 2020 roku, więc mamy całkiem mało czasu, aby te $45 przetestować. $45 jeszcze w tym roku nie było testowane, czy właściwie było testowane, ale dosyć dawno temu. I było testowane od góry. Od dołu jeszcze nie mieliśmy okazji. Tak naprawdę walczyliśmy z okolicami $43 i te poziomy, te okolice powinny stanowić całkiem wyraźny poziom oporu. Analitycy UBS stawiają natomiast na $45. A patrząc już na poszczególne parkiety giełdowe w Europie, mimo wszystko dominuje kolor czerwony, niemiecki DAX w dół o 0,02%, walczy tak naprawdę z wczorajszym zamknięciem, natomiast francuskie CAC 40 już dosyć wyraźnie, 0,26% w dół. Słabo radzi sobie natomiast giełda w Warszawie, indeks szerokiego rynku WIG w dół o 0,86%, WIG 20 w dół o 1,2%, testujemy okolice 1750 punktów, więc ten czwartek może rzeczywiście nie być najbardziej optymistycznym dniem, jeżeli chodzi o europejskie parkiety, natomiast jeżeli chodzi o waluty, no oczywiście czekamy. Ja Państwu serdecznie dziękuję za dzisiejszy poranek, życzę oczywiście udanych inwestycji, udanych decyzji inwestycyjnych. Spotkajmy się już jutro o godzinie 10. Do widzenia.